Cześć, witajcie serdecznie w lekko zmodyfikowanej wersji Keto Q&A, czyli szybkim Keto Q&A. Jedno pytanie, które często wiele osób zadaje, jedna odpowiedź. Zapraszam Was na ten odcinek i dajcie proszę znać w komentarzach, czy taka forma Wam odpowiada, takie krótsze formaty są dla Was ok, bo zawsze staram się te materiały nagrywać tak, żebyście Wy z nich korzystali chętnie. Zapraszam. Dzisiaj temat, który może nie jest zbyt oczywisty i przede wszystkim mało osób chyba wciąż o tym wie. A często pojawiają się pytania o awokado, no bo awokado na dietach niskowęglowodanowych lubimy, często jemy, jest bardzo odżywcze, jest tym owocem, który tak naprawdę nie zachowuje się jak owoc, ma dużo tłuszczu i można je spokojnie jeść na diecie ketogenicznej bądź niskowęglowodanowej i w ogóle można je jeść pod warunkiem, że dobrze się po nim czujemy. Są osoby, które mają bóle brzucha po awokado, po którym pojawia się jakaś wysypka i trochę czasu minie, zanim to powiążą z awokado, a rzeczywiście możemy mieć alergię na awokado. A tak naprawdę nie jest to alergia na awokado, tylko alergia krzyżowa. Co to znaczy? Mamy alergię na coś innego, ale przez to, że białka są podobne, to krzyżowo dostajemy alergię na coś innego. Alergicy na pewno znają temat, bo wielu alergików, którzy mają alergie wziewne, na przykład na różne pyłki, drzewa, trawy, nie mogą jeść niektórych produktów, szczególnie w okresie pylenia. I tutaj awokado jest krzyżowo połączone z lateksem. Lateks możemy znaleźć w rękawiczkach gumowych, w jakichś opaskach, nawet skarpetkach, nieraz butach, majtkach, gumkach itd., itd. Więc no, częściowo mamy z tym kontakt, ale nie przyjmujemy go zazwyczaj doustnie. Więc nawet jak ktoś ma tą alergię na lateks, nie zawsze o niej wie, bo nie ma jakichś bardzo mocnych objawów. Natomiast no, jeżeli zje awokado i ta alergia krzyżowa wystąpi, to właśnie może pojawić się wysypka, ból brzucha, problemy z trawieniem i różne takie alergiczne reakcje. Lateks krzyżuje się też z innymi owocami, głównie jest to awokado, ale może to być też nieraz alergia na banana, na kiwi, na figę, a nawet nieraz na pomidora. I tutaj, jeżeli mamy taką alergię krzyżową, to szczerze Wam powiem, że niewiele z tym możemy zrobić. Oczywiście oprócz tego, że staramy się uszczelnić nasze jelita, bo jeżeli nasze jelita będą szczelne, jeżeli nasz układ trawienny działa bez zarzutów, to też dużo mniej jakichś reakcji alergicznych i w ogóle dużo mniej alergii będzie w naszym organizmie, więc to jest na pewno jedna rada. No a druga, albo zupełnie odstawiamy to awokado, albo je bardzo mocno ograniczamy. Alergie też nie są na stałe, więc nieraz właśnie jak uszczelnimy jelita, jak wzmocnimy nasz organizm, to potem możemy znowu sprawdzić, czy przypadkiem już to awokado nam służy. No bo jeżeli się pojawia jakaś wysypka, to nie jemy po prostu na siłę tego awokado, bo jest zdrowe, bo dla Ciebie w danym momencie nie będzie ono najlepszym wyborem. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o słynne awokado. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!